Kochani, ostatnio jak widzieliście, mieliśmy problemy na Gen Z, więc stwierdziliśmy, że raz w miesiącu teraz będziemy dodawać filmy zamiast 3 razy w tygodniu. I tyle. Ja jestem tu nowa, więc nic nie wiem. Odchodzę z Gen Z. Jestem w ciąży. Ej, ja to miałem powiedzieć! Bartek jest w ciąży, znaczy się. Tak naprawdę to prank! Bo dzisiaj nagrywamy cały dzień pranku. Chyba to był najgorszy wstęp, jaki nagraliśmy. Dzisiaj będzie bardzo cringe'owy filmik, tak czuję. Ja ogólnie jestem po 4 godzinach snu i troszkę nie wiem, co się dzieje, ale stańcie z nami. To ale prank. Pierwszy prank zaliczony. Mam pewien pomysł. Pierwszy prank. Let's go. I posypko. Bartek, czy ty myślisz o tym? Ej, jesteś kawałek serka. Nie. On jest dobry. Jest normalny, ufajcie mi. Dobry jest, no. Tabletka na przeczyszczenie. Jest normalny. Bartek, to jest najgorszy moment. Nie, nie. Najlepszy właśnie. Nie ma szans. Czy ja to kawa, co tu jest? Nie. Nikt nie ma zielonego pojęcia, co tu się dzieje. Tylko to trzeba wyczyć. Wytrzeć, ładna, dosłucham. Ale porządki! Dobra. To u nas robią. Nie! Co ty tam widzisz? Ewika, ja gotuję wodę, już chcesz mi podać kubki? Chcesz mi podać ten kubeczek, bo przygotowałam. Ej, ona nie odbiera ode mnie wiadomości. Dryn, dryn. Wika ma swój świat i swoje pranki dzisiaj. Gdzie jest sól w tym domu? Sól, szybko podaj mi kubek na herbatę. Podasz pan ten kubek na herbatę. Nie mam co, szybko powiedzcie, gdzie jest sól. Mam sól. Nie podasz mi kubeczka, to nie dostaniesz soli. Wiesz co, na razie to zostawmy i najwyżej po prostu wrócimy do tego. O, Hania, chcesz mi podać kubeczek? Kurde. Halo, o, chcesz podać mi kubek? O, fajny kubek! Albo potem. Cześć, Faustina! Cześć, Faustina! Faustina zbrankowała się zbliżyła! Pomysł na pranka, taki basicowy dość, ale folia spożywcza to jest coś, co zawsze wychodzi. Więc muszę sprawdzić, czy tylko jest. Obrudzona. No tutaj na przykład. Bup! A! Prankster roku, Bartyka! Ej, Fausti, podasz mi kubeczek na chwilkę? Ten, co tam stoi jeden? Chyba to dla wszystkich. Nie! Okazało się, że ta kawa była poli. A on się ma i piła z tego normalnie. Co to? Winegar. O nie! Ej, jest podejrzliwie cicho w tym domu. Ej, Patryk, chcesz mi podać kubeczek? To tam stoi? Nie chcę tego kubka, chcę tego na obok zlewu. Herbatę, Olek, robisz? Nie, kisiel. Zrobiłbyś nam herbatkę, bo my robimy pranki i nie chcemy, żebyśmy zrobili posoloną i po prostu potrzebujemy ktoś, żeby nam zrobił, żeby było wiarygodnie. Ja umyłam tam kubki z Gen Z, bo one muszą być do odcinka jako promocja. Tak. Tak. Kur, ale ty jesteś mega. Ja się prawie nabrałem! Ale nie, no dobra, tylko w jednym było, drugi wszystki. Nie, będziesz tym co, nie chciałeś podmienić na jakiś piec mielony? Muszę myć rękę. Muszę gdzieś zostawić te rzeczy, żeby nikt tego nie widział. Czekamy, aż oni wyjdą z domu i wtedy ogarniemy te pranki. Spatia! Spatia! Nie pchaj mnie w locie, bo... O Jezus, Boże! Co się stało? Prawie osady! To nie był prank! Boże, dzień! Strasznie nie chciałem, żeby to tak wyszło! Ale kwaśna kawa. Ale obrzydlistwo! Co to jest za shit? Przecież tutaj nic nie ma nie tak z tym. Ja się zemszczę na tym cwaniaku, co sobie postanowił tak zrobić. Zemszczę się. Ja właśnie tutaj mieszkam! Okropnie! Gawki się nie można napić w spokoju. Jak się bawicie? Zróbcie to! Dobra, Michał, wystarczy. No. Stara, idź sobie to wytrzeć. Będziesz miała talent. O, kiedy to się stało? Nie wiem. Co? Nie. Kurde. Co mi dolałaś? Co to jest? Sos klonowy. Serio, to jest sos klonowy? No, sos klonowy. Bo nie chciałam przesadzić.
No nie jest bocapi! Pokaż. Nie, no to jest chyba syrop klonowy, tak się... Daj, patrz, pokażę ci. Ty celowo mi ubrudziłaś spodnie, żeby to dolać? Nie, co to nie zrobiłam tak. Nie no, śmierdzi olejem. Ale zabiję. Jak udaję? No ale pyszne! O Jezus! Wika! Ale zabiję! Dobra, idę robić mojego pranka. Mamy to. Idziemy dalej. Trzeba zrobić pranka Kasi. Spuścić jej powietrze z kół. Dawaj. Zarysujmy jej samochód. Zdejmijmy koła. Jak coś, Kasia, to my jesteśmy. Nie bądź zła na ludzi. Ej, a może zróbmy jej takiego miłego pranka i kupmy jej coś miłego. Ej, czemu baby takie są? Czemu, jak miły czemu prank? Miły prank? Bartek właśnie poszedł tankować, a ja się schowam i go wystraszę. Jestem tak beznadziejną pranksterką. Gdzie Hania? To jest najczęściej używany kibel w tym domu. Obsmaruje każdą klamkę pastą do zębów, ale tak, żeby nie było widać. Czemu robisz to od strony, gdzie jesteśmy zamknięci? Ej, autentycznie nie widać tego. No i otwórz to teraz. Ej, ta klamka jest pod to idealna ogólnie. Ale będzie sprzątania w tym odcinku. Uwielbiam takie. W Hajtoku mam taką tradycję, że zawsze dla gościa na koniec daję prezent. Tylko niestety, jak Julita była moim gościem, ten prezent mi nie doszedł, więc namalowała mi obraz. Więc właśnie po niego jadę, ale uznałam, że skoro Julita spodziewa się, że mam jej dać ten prezent, to wykorzystam tą sytuację i da mi prezent prank. A w tym prezencie, co będzie, to zobaczcie w dalszej części oczywiście filmu. Dodałam kawę i teraz zrobię Ej, Wika, jedziemy po kawę. Ja bym pojechała sobie się napić, no. Też ci się chce kawkę? No, dobra. Fu, no chorzy jesteście, przestańcie, fu! Ty gadasz o kawie, mówię, o, moja kawa, fajnie, pójdę się napić mojej kawy, to fajnie. Ale ktoś to ma coś w rękach, ten to kupuje. Weźcie to na management. To jest creepy, ja bym to dał tam po prostu. Myślisz? Nie wyrywaj, bo będziesz opętana. Mam wrażenie, że to jest film i zaraz coś się odpierdzieli, że nagle się zrobi ciemno. I ona powiem. Powie, zostaw mnie, bo cię zabiję. Jej nogi wyrwałam. Nie wytrzymam. Taka rozwalona. Nie nagrywamy reakcji. Niech Banek nagra. Pokażę, jak odzwonię. O, a my znikamy, chodźcie szybko. Rozbyłem się do boku. Ej, Bartek, mam idealny plan na pranka, żebyś ty go zrobił. Wypożyczę ci strój banana, weźmiemy banany i będziesz biegał po domu i rzucał w ludzi bananami. Jest perfekcyjny. To weźmiemy te dwa. Jest. Powiedziałam, że widzimy się w Biedronce, chłopiec, ode mnie tutaj. Ej, czekaj, musimy co to jest? Przejście, patrz. No, Gen Z nienawidzę ich! Gdzie oni są? Zapomniałem, że ja dzisiaj rano byłem u Kasi nagrywać film i powiedziałem, że nagrywamy film, gdzie robimy pranki przez 20 minut. Yeah. Ale ona może się nie domyśli. Patryk się sprzedał w ogóle. Przecież to Gen Z zrobiło, gdzie oni są? Co to w ogóle jest? Rozwalona jakaś lalka. Trzeba bardziej postarać, nie wiem, sprayami zrobić, no. Jakimś normalnym. Ja ten prank oceniam na 0 na 10. Ja też. Proszę, macie soki, bo nam dali nie wód. Pani nam przyniosła dwa soki. One jest zamieszane. To Kasia teraz robi reverse prank. A tutaj są tabletki na przetłuszczenie. Też mi się tak wydaje. O to chodziło właśnie, że ona jakby podeszła i powiedziała tak, jakby nas znała, wiesz, o co chodzi. A czemu to jest takie mętne? Dobra, tam palę całe. Czy wy macie coś z tym wspólnego? Do powodzenia za 2 godziny. Lecimy do domu. Ulalala. Julitka się zaesła. Dobra. Słyszałem, jak idziecie. Musimy iść zagrać na pianinie. Proszę was, pójdźmy zagrać na pianinie. Tutaj stoi pianino, na którym można grać. Tu nie stoi żadne pianino. Masz pianino, wolno. Ważnego. Wy jesteście nienormalni, to jest pianino. Ale nie mam pianina. Jest z klawiszami do grania. Ej, dobra, nie pijesz tego soku. To jest taki delikatny, zrytkowy prank. Zobaczymy, jak ona go przyjmie, bo ona chyba naprawdę się wkręciła. I teraz do pianina. Udawajmy, że nie widać go. Chłopaki, przecież to słychać. Gdzie? Nie mam dość.
Julitka, jak dojedziemy do domu, zadzwonię do lekarza. Jedziemy? Wiem, co zróbmy. Filip, tu jestem. I tu, Julitka została tam. Gdzie jest Julitka? Zapój Boże. Ale ja ona też... jest nowa, to wiem. Tak, trzeba się przyzwyczaić, że nas jest więcej po prostu. Czemu Julita trzyma? Julita! Ej, gdzie ona jest? Może gra na tym pianinie? Może przy pianinie? Chłopaki, przecież... Jestem ja. Niestety nie udało mi się znaleźć pistoletów na wodę, ale zobaczyłam, że u Dominika w pokoju są jajeczka, więc właśnie to jest mój plan aktualny. Jesteś okrutna! Dzieci, nie bójcie się mnie! Jezus, jak się wystraszyłam! Nie wiem, że to tam ma! Boże! Zróbmy tak, że kupmy każdemu członkowi dżens jakiś mały prezent. Yes. I oni wtedy pomyślą, że to jest prank taki, że to jest coś złego, a to będą normalne prezenty i będą sprankowani. Co jest? Shit! Ej, czemu w kiblu jest coś takiego? Zesikałeś? Co? Co? Jak ty mogłeś się na to złapać? Ja widziałem tego, stary! W końcu się ktoś dobrał! A może by im ugotować makaron? A może weźmiemy takie bańki faktycznie i będziemy puszczać je? Bo... Chłopaki, czy myślicie o tym, co ja? Ej, to jest spluwana wody, tylko że taka niepozorna. Jest bardzo pozorna, jak na wodę. Jest jakby widać turbo, że to jest na wodę. Ja mam wrażenie, że ja mam trochę inny świat. Ale ty ile ty spałaś dzisiaj w nocy? No są 10 godzin. Bakłażan. Ale my musimy coś zrobić. Wiecie o tym. A może zróbmy jakiś strach przed domem? Co? Ej, oni nie chcą nic zrobić. Kupmy coś. Ej, i my przyjdziemy i oni pytą tak, no i co macie dla nas? A my powiemy, wiecie co, taką impulsywnie kupioną pompkę, co leci do góry. Nabrałem się, zostałem sprankowany. To żeby ktoś się nalił, tak? Tak. Okej, okay, Julit jeszcze nie ma w domu, więc zapakuję jej zaraz w to piękne opakowanie prezent, który przyjechał prosto z Podlasia. Już tutaj mam kiełbasę. Wszystko wygląda w ten sposób. Piękne. I powiem Julicie, że to jest po prostu prezent w podziękowaniu za to, że uczestniczyła w moim odcinku w High Talk. O, pomsta do zębów jest naklady! Będzie. Z każdej strony. Słaby dowcip. Słaby dowcip. Ja tak sobie otwieram i mówię tak, o, jak coś mi się kto rozstawił w kiblu? Lata? Kurde! Podlaskie przysmaki, na które czekałam cały tydzień. No oczywiście wszystkie zakupy zrobiłam 5 minut temu. Jesteś Julitka? Dobra, Julitka, mam dla ciebie zaległy prezent. Czekałam na niego cały tydzień, bo jechał do mnie prosto z Podlasia. O, proszę. Proszę bardzo. Coś? To są moje ulubione rzeczy z Podlasia. Specjalnie poprosiłam tatę i mamę, żeby... Ej, ale świetnie. Kiełbasa. To są takie wielkanocne podlaskie rzeczy. Jest jeszcze baranek z masła i moje ulubione ogórki kiszone. Jezu, ogórki kiszone mam. Ej, Hania, to jest prank. Bo oni się śmieją. Ale jeżeli to jest paczka, to ja się mega cieszę. Że zostałam tyle zbroi, a ja się cieszę mega z tego. A mogę cały pachnie kiełbasą. Oczywiście, że masz, nawet musisz sobie to zachować. A prawdziwy prezent mam oczywiście dla ciebie w aucie. Ale to już zobaczycie na moim kanale. Ej, co przykowałam, Julicie. To jest moje ulubione to. A co to jest, Hania, to? Stara, jakiś dżem znalazłam w lodówce. Znaleźliśmy coś ogólnie. TNT. O, TNT zapraszam na mój kanał gamingowy, link w opisie. Taka? Ej, mordo, nie. To się nazywa FBI. Chodźmy.
Na razie jesteśmy w fazie testów. Zadecydujemy, czy to w ogóle warto zrobić. O, może to jest garnek. Morcia, co najmniej 16,5 cm. 22. No, dobrze mówisz. Nie no, mordo, rozsadzimy domu. Nie rozsadzimy domu. Widzowie, pamiętajcie, z petardami nie ma żartów i będziemy robić to naprawdę ostrożnie. Mimo, że teraz sobie żartujemy, no to... Zachowamy środki ostrożności. Tak, jest. Jezus, to będzie. No, kramki obrzydliwe! A co tam było? Widzę prank! Ja tu mieszkam, więc są moje garczki do tego. Dobra, odkupimy, odkupimy. Nie odkupimy. A gdzie jest rączka? No tu. Dwa na raz, pod domem, czerwone. Prank. Chodźmy. Tu idziemy do tego okna? Tylko żeby nas nie widzieli. Mamy tutaj przedział. Przynajmniej mam 1:1, tak? No tak? Czyli zgadły dziewczyny, zgadły. Dziękuję bardzo. To... Udało się, ktoś się wystraszy. Ja już nie wiem. Nie. Fuck Fausti. Czemu? 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 Jeszcze nie wie kiedy, ale się odwdzięczę. Czas na rewanż na Fausti. Nie mam jak nie podobić. Co się stało? Ojej. Te też chyba są rozwalone. Trzeba teraz posprzątać. Kurtka zostaje umoczona, bo to jest prank. Podłogę też musimy zostawić mokrą, żeby ktoś się wywalił, to jest prank. Tak, tak, tak. To jest wszystko, część pranka, ściany. Ściany akurat możemy posprzątać. Nie, deszcz pada po prostu. Ale co się dzieje? Wydupiaj, Junia. Ręce do góry. Kto przygotował tego pranka? Julita. No Julita musi początać. Tak, powiem ci tak, to miał być dobry prank, ale jak bardzo prosić, to ja się mogę odstąpić. Bardzo. Chcesz zostać bananem? Chcesz zostać bananem. Proszę bardzo, skakuj Junia. Nie, zamknięte, zajęte! Kupę robię! To było moje marzenie. I teraz musisz chodzić, biegać i rzucać ludzi bananami. Ja po dołączeniu do Jenny właśnie taką mam rolę dzisiaj. Nie jestem bananem. Mam towar. Nie myśli. Ale to weź te trzymaj banany, może ty ze mną. Nie no, bo ja nie jestem banany, ty musisz. To będzie najbardziej żenujący moment tego filmu. Ale dobra? Nie, wczuł się w rolę, jedzeni przez Boga potasu, macie tu banany! Jestem Bogiem potasu! Ja wiedziałam, że to będzie najbardziej żenujący moment w filmie, ale musiałam to zrobić. Ale najlepsze, że Bartek też tak wiedział, dlatego kazał ci to zrobić. Ja już chcę jechać do domu! Ja tu mieszkam! Chcę wystraszyć cichego i wbić mu na pakę i jak będzie odjeżdżał, to zacząć wbić w auto, żeby się obsrał. Let's go. Będziemy mieli
Proszę, Witka, z takim przystojniakiem uczyliście, że tak. Czekaj, dobra, przywieziemy ich! Drogi! Ej! Ostrożnie, ostrożnie! Żywy transport więzień! Ej, nie, oni teraz nas blokują. Ja auto tam mam. Stop, już wszystko, już koniec, proszę! Wywożą nas do Niemiec. Ej, my jesteśmy na rondzie, kurde! Ej, kamera upadła! Nie. Nie jest. Nie. Pokusu w ogóle nie łapie. To się wyklepie. Dojechaliśmy. Dzięki za pokusie. Co robisz? Nie, błagam. Błagam, Bartek, błagam. Proszę cię. Proszę. Pod koniec daily robiłam sztuczkę i nikt mi nie chciał w ogóle uwierzyć w to, że ja to umiem zrobić. No. Mamy monetę. Ja wiem, że to jest chyba Faustin. Nie, no nie ma jej, i tak? Muszę nie spojrzeć w ją. Nie, patrz uważnie, dobra? Ry. No nie wiem, zobacz, czy jest. Ale kto ma wyniesać tej sztuczki? Fifi. Hania! Mam nadzieję, że ta sztuczka wysuszy mój tyłek. Jest. Tak, to suszarko. Masz monetę. Ona. To mieczem wojuje, ten od miecza ginie. W biurze naszych szefowych jest pewien seksistowski napis. No boys allowed, only girls. Zmienimy ten napis na no boys allowed, only girls that are stupid. To jest obraźliwe. A to nie jest obraźliwe? Powinien być które? Hu. Hu, no. Weź się, tato. Ale dobra, niech będzie. Już za późno. Dad, ar. Nie nic? Tu, pit. Dobra, także tako. Ty, chyce prank. A teraz, proszę państwa, przyszło nasze jedzenie z Haną. Ją nabiorę. Tania! Pan powiedział, że nie jest opłacony. Musisz iść zapłacić. To samo! Widziałeś? Jak to się stało? Widzowie, mam pomysł sprankować Karola, że Bartek strzelił tą rakietą w telewizor. Nie odbiera skurczybyk taki zapracowany, no. Trzeba mu wysłać nagranie. Będzie nagraj takie nagranie, jakby z zamieszania. Trzy, ja z tobą mówię, że ja dwa, nie tego płaciłam. Jeden. Ale nie, Karol, ja nie, ogólnie... Ale nie będę płacić dziękuję za szkody, że to zrobimy odcinek. Nie, no ale to powinno pójść z tego, z odcinkowych. No, bo to... Nie, no Bartek, jest... to jest jakby przesada. Zastanawiamy się, czy to może być na management, czy na Bartka. Ja pierdzielę. Bartek, to jest jakby przesada. Dobra, nie za, dobre. Oj, Karol odpisał. Uż, co? Nie no, Bartek 100%, bez jaj, haha. Ej, dobra, dzwoń. Cześć, Karol. Siema. Cześć. Bo to na odcinku było i tak się zastanawiamy, czy może jednak... To nie jest normalne wykorzystanie. Znaczy nie, to jest kwestia tego, że to była taka lotka, no to Fausty miała przytankować, a przytankowała... Bo takim jest... czymś. Nie ma żadnej szansy. Możesz wziąć ten telewizor i musisz taki sam dać na miejsce, bo to nie jest nasz telewizor, to jest z domu wynajęty. No jakby... tak, serio? O nie. Jeden do jeden. A ile taki gość sobie myślisz? Nie wiem. Nie, a co, ze 2000? Nie, on jest zakrzywiony. Kurde, jest jeszcze jedna rzecz. No na przykład można zawsze wyjść z filmu na YouTubie. Co? No nie wiem, jak rozwalone to Bartek płaci, jak rozwalone to... Naprawdę jest dobrze. Dobra, Karol, ale nabrałeś się, tak? No co, no ale...
Nie mam z tym żadnego problemu, tak? Dorośli ludzie jesteście, nie? Jaki ojciec? Jak w szkole, tak? Jak to się mówiło, wykopiesz, to sobie tam biegnie. To cześć, my mamy papa. Nie, ogólnie Karol jest już starym bumerem. Co, no jak nie jest zniszczony, to nie płacisz. Jak zniszczone, to płacisz. To prosta sprawa. On się po prostu już szykuje na dziecko, które będzie rozwalało rzeczy. Tak. Jak dziecko coś rozwali, to Karol nie zrobi. Słuchaj. Pracować, tak? Słuchaj. Musisz odkurzać. Tak, musisz jakby stać się mikroinfluencerem. Tak. Dobra, kończymy ten dzień.